Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś opowiem co nieco o hulajnogach. Było o rowerach, jest o hulajnogach. Tak naprawdę hulajnoga to jest prawie to samo co rower, tylko jest parę różnic. Parę to mówiąc trochę i to nawet i dużo. Dzisiaj omówimy sobie budowę. Ja tutaj na szczęście mam hulajnogę, chciałam omówić budowę deskorolki, ale jej nie mam i nie umiem na niej jeździć, a w ogóle nie mogę, bo mam kontuzję i nie mogę kucać, a więc wiecie. Po pierwsze kółka. Każda hulajnoga szanująca się powinna mieć przynajmniej dwa kółka na łożyskach przyczepione śrubami, dwoma, takimi imbusowymi, chyba piątka. Hamulec ma zapadkę na sprężynie, dzięki której hamuje i ściera koło. Tutaj mamy drugie koło, które działa tak samo jak przednie. Tutaj akurat w mojej jest amortyzator, czyli no po prostu sprężyna. Tutaj jest koło, łożysko. I tutaj taki, można by powiedzieć, tłok hydrauliczny do regulacji kierownicy. Trochę na temat samego serwisu. Przeważnie hulajnogi nie trzeba zbyt często serwisować. To akurat prawda. Bo jak już, to wymiana koła lub łożysk. I to chyba najczęstszy problem, z którym można się spotkać. Oczywiście można sobie do hulajnogi coś doroić, ja nie powiem co, bo nie mogę zbytnio pracować, jak mówiłem, z powodu tej kontuzji. Kiedyś youtuberzy przemontowywali części od hulajnóg na elektryczne skutery, ale ja tego nie robię. Może kiedyś w przyszłości, takiej odległej o milion świetlnych lat, gdzieś w falloutie. Ale omawiając, przy wymianie hulajnóg, nie wymianie, tylko serwisowaniu, trzeba się spytać o bardzo ważne rzeczy. Jaki jest rozmiar koła? Co się stało z hulajnogą? Najczęściej to oczywiście, że coś odpadnie, śrubka się poluzuje i będzie katastrofa i zbite kolano. Oczywiście moje kolano nie jest wyskutkowane tą hulajnogą. Na szczęście, bo byłoby gorzej. A innym gorszym, nie wiem czy gorszym, kurde, język mi się wyglądał, innym przypadkiem. Co najciekawsze tutaj w hulajnodze jest taka, można by powiedzieć, przemodelowana deskorolka. Bo coś takiego występuje w deskorolce i przemodelowali koło i hamulec, robiąc kierownicę i coś takiego. Podtrzymywacz, ja tak to nazywam fachowo. A na to mówię deska. Nie wiem dlaczego. I nie wiem czy to tyle, ale chwila. Jeszcze zapomniałem o konkursie, za który nic nie można wygrać, plus serduszka w komentarzu. Tadadam. Jak myślicie, kto to jest? Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to piszcie w komentarzach. I to na tyle. Mój nowy kamerzysta. Możesz już wyłączyć film. Do zobaczenia, pa!